dzisiejszym odcinku Mroków Polskiej Kinematografii cofamy się bardzo, bo do tej pory mówiliśmy o filmach z XXI wieku, a teraz mówimy o filmie, który kręcony był jeszcze przed stanem wojennym. Rzecz się nazywa Alicja i... Powinieneś śpiewać teraz, tak naprawdę. Ale ja nie umiem ani śpiewać, ani stepować. Oni tam bardzo dużo robią tego w tym filmie. To jest wyrób muzykalo-podobny, bo tak jakby robię czekoladopodobne były kiedyś, na motywach Alicji w Krainie Czarów. Z Alicji zostały imiona bohaterów. Ogólnie to jest Alicja, sympatyczna dziewczyna, blondyneczka. Wszyscy mówią po angielsku w ogóle, ale ona mówi swoim głosem, śpiewa głosem jeszcze innej pani takiej śpiewającej, Lulu, taka była piosenkarka, dość popularna w niektórych krajach europejskich. No i ładnie śpiewa. 70. Nieźle śpiewa, te piosenki są fajne, tylko że jakoś nie zdobyły popularności. We've been playing hide and seek, and I think I'm caught. Pan Cassel, który właśnie gra główną rolę, gra królika, w którym Alicja się zakochuje i oni są razem, ale ma nazwisko królik. Rabbit? Tylko w tym filmie i oni... Jakby grał prawdziwego królika, byłoby jeszcze, tak. I on się porusza takim krokiem stepującym przez cały ten film. Wczoraj jak sobie przypominałem ten film, usiadła ze mną moja 12-letnia córka i wytrzymała 7 minut. Co to jest? I dzisiejsza młodzież już nie docenia dobrych, złych filmów. Mam z tym filmem największy problem taki, że wydaje mi się, że kiedy ktoś decyduje się na wplecenie w film piosenek, to powinno mieć jakiś sens. Albo film rasowy, musical, tak jak podam chyba najbardziej przewidywalny, to Chicago. Doskonały w swojej kategorii. Albo powinien znaleźć jakiś nowy status dla tej piosenki, żeby to miało jakikolwiek sens. Ten film sprawia wrażenie, jakby pan Gruza z panem Bromskim, którzy są również autorami scenariusza bodajże, kiedyś będąc na zachodzie zobaczyli jakiś musical. I zrozumieli mniej więcej tyle, że właśnie że ktoś tam powinien tańczyć, ktoś powinien... Jeszcze wmontowali to efekty telewizyjne z polskiej telewizji z lat 70., takie jeszcze sprzed wizyty ABBY. Przykry przykład tego, bo co jest fajne, była ambicja, był pomysł, trochę szerszy rozmach, zagraniczni aktorzy, jakaś próba eksperymentowania z gatunkiem, z jakąś formułą, wszystko jest super. Off with his head. Without verdict. You know my rules. Sentence first, verdict afterwards. Tylko efekt jakiś dziwaczny miszmasz. Nie wiadomo, o co się zaczepić. Wydaje mi się, że ten film ma poważny problem i to jest... on dezorientuje widza. No, od początku do końca, tak. Myślę, że te fragmenty, które teraz zobaczyliście i to wszystko was jakoś bardzo zachęciło. Tak.